Rozwój motoryzacji zmienił kształt i funkcjonowanie całego świata. Gdy na ulicach zaczęły pojawiać się samochody, wiadomo było, że od teraz wszystko będzie wyglądać nieco inaczej. W miarę rozwoju motoryzacji ludzi zaczęły pasjonować jej techniczne niuanse i aspekty wizualne. Naturalnym krokiem stała się rywalizacja i przekraczanie granic. Tak narodziła się legenda. Czym dla nas jest motoryzacja? Codziennością. To sens życia towarzyszący nam od najmłodszych lat. Pasja, która pozwala nam pracować nad sobą, doskonalić umiejętności i w końcu rywalizować na ułamki sekund. Choć nie jest łatwo i zdarzają się porażki, nie poddajemy się. Tak jak po deszczu wychodzi słońce, tak i my otwieramy ponownie garaż. Valvoline Garage. Jedno z ciekawych aut jest to BMW E30, takiej specyfikacji M3. Auto z 1986 roku, napęd na tylnie koła, sześciobiegowa kółowa skrzynia biegów, 250 koni mocy. Bardzo fajny prowadzący się samochód, bardzo konkurencyjny w historykach. W latach świetności tego modelu taki znany kierowca Patrick Snyers wygrywał Mistrza Europy. Ciekawostką jest taka tego samochodu, że silnik, który tutaj BMW w pakiecie M włożyło do samochodu, był zrobiony z sześciocylindrowego silnika. O, tutaj obcięli dwa cylindry, zaślepili blok, głowicę i wyszedł im silnik o symbolu S14. Jest tutaj dolot, przepustnica tak zwana nożycowa, czyli wszystkie cylindry otwierają się naraz. Układ jest jeszcze starym aparatem zapłonowym. Co jest ciekawe, auto jest mało awaryjne. Jeśli się dba o ten samochód, nie przytrafiają się zbytnio większe awarie podczas rajdu. Dosyć prosty w serwisowaniu. Tak jak powiedziałem wcześniej, dosyć ciekawa jednostka napędowa. Zarazem też mało popularna, więc jak cokolwiek się wydarzy, robi się duży problem. Bardzo przyjemny samochód, przewidywalny i zarazem bardzo szybki. Przeskakujemy teraz o pełnych 10 lat. Jest to Peugeot 306 Maxi. W porównaniu do auta, które widzieliście przed chwilą, do M-ki, tu jest akurat przedni napęd. Też silnik dwulitrowy, atmosferyczny. Technologii typowo francuskiej. Auto bardzo szerokie, bardzo lekkie. Duży nerwus. Można powiedzieć, największe osiągnięcia we Francji i słynny kierowca Panizzi, który tym samochodem się poruszał. Można gdzieś tam wyśledzić trochę filmików, jak szybko podróżowały te samochody i jak spektakularnie. Tak naprawdę kierowcy, którzy tym jeździli, śmieli się, że najważniejszy jest pierwszy metr tego samochodu, bo i hamulce, i napęd, wszystko jest na jednej osi. Skrzynia biegów sześciobiegowa sekwencyjna, dosyć ciasno zestopniowana. Daje fajne wrażenie z podróżowania tym samochodem, bo jest w stanie bardzo szybko się napędzić po wyjściu z różnych zakrętów. Jak mówiłem wcześniej, jednostka jest dwulitrowa. Silnik jest peugeotowski. Jest to silnik z oznaczeniem Mi16. Silnik dosyć żwawy, bo tu jest akurat w tym samochodzie silnik o mocy 275 koni. Czasami Francuzi potrafili z tego motoru wykrzesać troszkę więcej, a nie przekraczało to wartości 300 koni. Zawieszenie jest ProFlex, aktywny, z trzema regulacjami z przodu i z tyłu. Dosyć duże hamulce, masa tego samochodu jest około 1000 kg. Dosyć mocno konkurowało to z Renault Maxi we Francji. Do dzisiaj dosyć dużo tych samochodów jeździ w różnych pucharach. W Polsce tak naprawdę chyba tylko jest ten egzemplarz w tej chwili. Renault Megane Maxi. Auto bardziej, można powiedzieć, spotykane na polskich OS-ach. Najpierw Janusz Kulik tym podróżował w 1996-1997 roku. Od trzech sezonów staram się to auto pokazać w Polsce. Tak jak poprzedni Peugeot, konstrukcja francuska, dwulitrowy atmosferyczny silnik, przedni napęd, sześciobiegowa skrzynia biegów Sadewa, bardzo duży hamulec, stosunkowo
dobry współczynnik masy do koni mechanicznych, bo to waży 1000 kg. Mocy akurat ten egzemplarz ma 245 koni. Co ciekawego, bardzo szeroki samochód. Dużym problemem to jest na polskich OS-ach, bo dosyć wąsko są poukładane czasami szykany czy jakieś wygrodzenia i dosyć ciężko się wjeżdża w te miejsca i wyjeżdża. Bardzo nerwowy samochód. Tylnia oś jest na belce, co powoduje, że czasami podskakuje. Nierówności drogi są wybierane trochę inaczej niż wielowahaczowe zawieszenia w nowych konstrukcjach, ale auto daje bardzo dużo frajdy, dosyć dużo jakby wspomnień, to co powiedziałem wcześniej przez Janusza Kuliga na polskich OS-ach. Przychodzą ludzie, którzy mówią, że oglądali jak Janek jeździł, to było już sporo lat temu, więc są dużo starsi, ale ciągle jakby dosyć żywo wspominają, reagują na ten samochód. Dosyć sentymentalnie podchodzę do tego samochodu, bo przez 2 sezony serwisowałem u Janusza identyczny samochód. Ten samochód, można powiedzieć, osobiście zbudowałem, bo częściowo auto kupiłem we Francji. Pewne rzeczy były powymieniane na nowsze rzeczy z homologacji. Auto jest z pełnej homologacji producenta z 96 roku. Spełnia wszystkie kryteria samochodu tak naprawdę historycznego w klasie HR w Polsce. Będę miał możliwość pojechania w rajdzie Barum w tym samochodzie w klasie historyków. Myślę, że coś ciekawego się tam znowu dowiem o tym samochodzie. Może trochę szybciej będzie można popodróżować po tych odcinkach. No. Więc myślę, że będzie dużo fajnej zabawy. I następne auto, które Wam chcę pokazać, przeskoczymy trochę na inny kontynent, Japonia, rok 96, Mitsubishi Lancer Evo 3 w wydaniu A-grupowym. Tu też mogę powiedzieć, że mam sentyment do tego samochodu, bo przez 4 lata serwisowałem taki samochód u Leszka Kuzeja. Super samochód pod względem osiągów. 1100 kg, 300 koni, napęd na 4 koła. Głowa pięciobiegowa, skrzynia biegów, bardzo duży hamulec jak na tamte czasy. Auto dosyć fajnie zadebiutowało w Europie, bo w 96 roku podczas pierwszego rajdu debiutanckiego od razu wygrało rajd Monte Carlo i później cały cykl mistrzostw świata WRC. Tommy McKinnon zdobył tym samochodem tytuł i taki wynik zrobił na poszczególnych rajdach. Ten egzemplarz też można powiedzieć budowałem osobiście. Zajęło mi to trochę czasu, bo dosyć dużym problemem było pozyskanie tutaj części grupowych, do tego jeszcze dobrego nadwozia, które też już jest takim larytasem, żeby to zdobyć w wydaniu Evo 3. Jest to z całej kolekcji jedyne auto czteronapędowe. Jechałem tym samochodem rajd Śląska. Fajny samochód, fajne wrażenia, bardzo fajne. Pilot też miał fajne wrażenia, więc auto się podobało. Ciekawostką była taka, że jak wystartowałem na rajdzie Śląska tym samochodem, to ostatni raz Evo 3 pojawiła się 18 lat wcześniej na trasach RSMP w N-grupie. Więc też parę osób przyszło z dużym sentymentem i fajnie zobaczyć się na trasach rajdowych RSMP ten samochód.